Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki odwiedził przyjaciół w miasteczku dla uchodźców. 16 lutego metropolita lwowski odwiedził zimowe modułowe miasteczko dla uchodźców w lwowskiej dzielnicy na Sychowie. To już drugie miasteczko modułowe na Sychowie. Pierwsze jest położone nieopodal i nosi nazwę Mariapolis, ku czci Najświętszej Marii Panny i ku pamięci Mariupola, z którego pochodzi większość uchodźców, którzy zamieszkują w tym modułowym miasteczku. W modułach zimowych mieszka około 1300 osób. Przeniesiono je tutaj z domów mniej przystosowanych do warunków zimowych, z których część będzie konserwowana do lata, a część zostanie rozebrana i przeniesiona w inne miejsce. W ten sposób dawni sąsiedzi arcybiskupa Mokrzyckiego, którzy mieszkali w Stryjskim Parku w podobnym modułowym miasteczku, trafili teraz do nowego tymczasowego mieszkania na Sychowie. Właśnie na terenach parku i zapoznali się z arcybiskupem Mokrzyckim. Teraz zaprosili go do odwiedzenia swego nowego domu. Na spotkaniu była też obecna żona mera Lwowa, pani Katarzyna Kitsedowa. Ona jest częstym gościem w miasteczku. W Boże Narodzenie pomagała organizować żłobek dla dzieci, a teraz planuje dobroczynny kiermasz prac twórczych z kobietami, którzy mieszkają w tych tymczasowych mieszkaniach.